Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem jesteśmy na łowcy, spróbujemy dzisiaj sobie coś tutaj docisnąć, może nawet jakiś level jeszcze jeden, czyli 340 powiedzmy 9 wbijemy, tak aby przed epikiem mieć jak najwyższy ten poziom. Już tutaj broń mamy dosyć starą, ale nie będę jej na razie wymieniał, za dwa dni będzie epik, bądź też za jeden dzień, nie wiem kiedy to wrzucę, więc no mówię, no tej broni na razie mi się nie opłaca szukać, bo i tak będzie ona po prostu wymieniana podczas epiku. No jak widzicie tutaj mi daje plus 20, podejrzewam, że gdzieś 30 by mi dawała, jakbym miał ulepszoną jakość przedmiotu, więc jest to całkiem sporo. Dobra, na początek może sobie tutaj ogarniemy konto, tylko co my tu możemy zrobić? No tak naprawdę wrzucimy coś do kibla, tutaj mam jakieś dwie rzeczy chyba droższe, o ile dobrze pamiętam, a nie, ta broń jest dosyć tania. Więc ją sobie tutaj rozmontuję, klatę mam na razie, cały czas czekam, nie mogę się tej klaty pozbyć, bo w ogóle wiedźma jej nie chce. Dobra, najpierw poszukamy czegoś do kibla, może zacznijmy od tego i później, o co to tak skacze, i później będziemy sobie lecieć dalej. No jak widzicie, niewiele mi levela brakuje, dzisiaj na pewno zawki dobiję, o dosyć szybko na szczęście, plus 25 i 6% punktów życia, więc jak widzicie dosyć fajne itemki już nam zaczynają lecieć, ale to na spokojnie podczas epika, na razie tym się nie interesujemy. I tutaj, a nie, myślałem, że już aura, o jeszcze nam 13 wleci jutro przed epikiem, więc idealnie. Dobra, coś mamy dla zwiadowcy. I co to jest takiego? Plus 35 i punkty życia nawet te same, więc nie trzeba będzie podmieniać runki, także jak najbardziej na plus. Jedyne co to wymienić ten kamyk, w sensie go tutaj wyjąć i okej, dobra. Jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o ich czary? Oni tutaj bodajże wszystko mają, to tu za pamięci sobie zrobię. Dobra, kibelek mamy obrobiony, u gór orków 3 razy, to jak mi po prostu będą sprzyjały misje, to sobie tą misję dnia zrobię oczywiście. Hydry raczej dzisiaj nie zbijemy już do czwartej głowy, ale już powoli się do niej zbliżamy. Dobra, zrobimy to standardowo. Wbiłem ostatnio 16 twierdzę i też 16 salkę od razu na tym koncie. Stwierdziłem, że teraz gdzieś tak do 17, może nawet 18 twierdzy polecę. No bo jednak tutaj z tych, odkąd weszły te kostki, jak tutaj nawet 4 trafimy drewna lub kamienia, no to tych kostek jest naprawdę sporo. W sensie tych surowców jest sporo, które dostajemy za te kostki, także po prostu opłaca się, no tego golda możemy wziąć, ale nie opłaca się go w ogóle brać, bo jak sami widzicie, nie daje to zbyt wiele. Więc tak jak mówię, no tych surowców jest naprawdę dużo, czy to z koła, czy właśnie z tych kostek, więc opłaca się tą twierdzę jak najszybciej raszować. Dlatego odpuściłem sobie, bo niektórzy tutaj dobijają do 12, 13 kopalni, ja to sobie na razie odpuściłem, sorki, straciłem głos, bo nie da to aż tak dużo... jakbym po prostu chciał, nie? Więc wolę po prostu tą twierdzę sobie docisnąć i dopiero potem tą kopalnię będę leciał. Na razie jak widzicie 16 jest, już się 17 buduje, no i tutaj też rycerzy mam 16. Dobra, lecimy dalej, tutaj wszystko porobione tak naprawdę. Kupiec jest też, można powiedzieć, zrobiony. Tych na razie nie robimy. Tu nic nie mamy do rozmontowania, tutaj nic. To już sobie zrobiłem, te pety standardowo. Lochy, tu mamy 55% portalu, więc może z nową bronią bym go raczej zrobił, no ale właśnie tutaj, jak sami widzicie, ze starą jest dosyć spory problem. Dobra, tutaj na razie nic. Tutaj możemy sobie pobić w sumie top 1 gracza. Dobra, cyk, na szybko go sklepiemy i tutaj jak sami widzicie mi się skończyło coś budować, tylko co mi się skończyło budować? Kopalnia złota, tak, bo budowałem, żeby sobie dozbierać tutaj właśnie na traktor na 15 i chyba ten traktor zacznę robić, bo wolałbym tego trenera, tak prawdę mówiąc, ale no jednak jeszcze te prawie no 2,5 miliona dusz tak naprawdę to jest dosyć sporo, więc dobra, polecimy ten traktor, trudno, a w tym czasie sobie dozbieramy tam na tego trenera. Okej, tutaj wszystko zrobione, w gildii wszystko zrobione, kółkiem później, dobra, więc w sumie wchodzimy do lochów, nie będziemy tutaj zbędnie przedłużać, ja też nie mam teraz dużo czasu, więc krótsze odcinki będą na pewno spoko. Cały czas czekam na ten weekend po prostu, żeby w ten weekend sobie jednak mimo wszystko fajnie pocisnąć, jeżeli chodzi o tutaj kilka postaci, w ten epicki weekend po prostu, więc wtedy mam nadzieję, że uda mi się dla was poogarniać kilka fajnych i dłuższych filmów. Dobra, no tego węża ustnego, no to jest mag, więc tutaj za wiele nie zdziałamy, no widzimy, że ponad połowę mu czasem tam zbijemy, ale to jednak mimo wszystko nie jest za wiele. No ja mówię, no w tornadzie mamy bloka do przebrania, generalnie to my tutaj za wiele raczej nie zrobimy, no ale popróbujemy coś działać, może coś tam nam się uda, ale dobra, jego raczej nie ma co. Lecimy dalej, mamy meduzę, meduza to też jest mag, no i to dosyć mocny, jeszcze mocniejszy od tego poprzedniego, także też wydaje mi się, że nie ma co.
lecimy dalej. Uświęcona tradycją szkoła magii, Diabolores. Diabolores, no to niestety też jest mag. No tutaj jej z tych 104 milionów zbijamy do 40, powiedzmy. Ale no mimo wszystko to nie jest nie wiadomo ile. 30 milionów tam było. No trochę jej tu bijemy, ale jednak chyba to jest jeszcze za mało, aby... za małe obrażenia, aby ją tutaj przeklikać i pokonać. No ona tutaj tego HP niestety ma dosyć sporo mimo wszystko. 20 tam widziałem milionów, no ale nie, raczej ona nie jest do zrobienia, niestety. Dobra, no to dalej. 13 piętro, tutaj mamy tą choleryczkę Hanę. No i ona jest bardzo ciężka do zrobienia. To jest też mag. Sami magowie, no jak widzicie, my na tych magach się dosyć mocno niestety blokujemy. No, jako ten łowca demonów, no ale sami widzicie, że tą Hanę, no to myślę, że jeszcze tak z 10 poziomów i dopiero będziemy w stanie ją tutaj kliknąć. Dobra, nordyccy bogowie. Jest Loki, no i temu Lokiemu pierwsza próba dosyć optymistyczna, bo tam mu zbiliśmy połowę HP. Natomiast teraz, no jak sami widzicie, już za wiele mu tutaj nie robimy. No tak czułem, że ten odcinek będzie właśnie wyglądał w ten sposób. No my tutaj takie mamy bloki, że nie jesteśmy dosłownie w stanie nic pchnąć. No raz, że mamy już broń dosyć, można powiedzieć, przestarzałą. Druga sprawa, mamy ekwipunek też przestarzały. No widzicie, że tam 25 nam dawała atak lata. Podejrzewam, że jakbym założył ulepszoną jakość, to ze 30 już te itemki będą dawały. No a to już jest dosyć dużo, jakby nie było. 30 statystyk na jednym itemku. Dobra, Esteros. Chłopięcy Brian, no to jego tutaj raczej nie ma co. No tam pół HP mu zbiliśmy. W sumie możemy go trochę poklikać, wiecie, bo i tak dosyć szybko tutaj przechodzimy przez te lochy. W strefie mroku też nie mamy za wiele do roboty. No także możemy popróbować. Jakbyśmy się tutaj odrodzili ze 4-5 razy, to może nawet byłby on do zrobienia. Jakąś taką bliższą próbę bym w sumie chciał zobaczyć. Chociaż to pół HP. O, tam była. Dobra, muszę wolniej klikać po prostu, żeby sobie w razie czego zapisać. No i zobaczymy, czy coś tutaj będziemy w stanie po prostu zdziałać, czy też niestety nie. Dobra, no na razie to same takie próby dosyć dalekie od sukcesu. No ale zobaczymy. Dobra, no tak wolno to mi się kurde nie chce klikać. Muszę po prostu się zatrzymać w dobrym momencie. Tylko no widzicie, jak na złość teraz nie ma żadnych dobrych prób. O, tam była, dobra, i znowu nie kliknąłem. Dobra, nieistotne. Odstawiamy go na bok i teraz co? No mamy tutaj tego silnego gula. No nie wiem, no to jest blokada i to dosyć długa. Może po przebraniu byśmy go byli, by był w naszym jakby zasięgu, aby go tutaj przeklikać. No ale przed to my tutaj... O, tam 9 milionów było. Oj, no to mówię, no po przebraniu na pewno byśmy go zrobili, a teraz ciekawe ile tam odrodzeń wleciało, szkoda, że tak przeklikuje szybko. No ale zobaczcie, że był on do zrobienia. Także no już blisko. No mówię, no po tym przebraniu myślę, że nawet będziemy w stanie, nie wydaję golda, bo zbieram też na itemki epickie, tak, na przebranie sobie odkładam, więc jakby ktoś tutaj pytał i powiedział, żebym tego golda wydał, tam chciałby napisać komentarz, no to właśnie w tym celu go nie wydaję, bo cały czas sobie tam odkładam. Dzisiaj jak to nagrałem jest środa, chyba wam wrzucę to jeszcze dzisiaj, ale pewności nie mam, więc no sami wiecie, że za dwa dni już tak naprawdę jest epic, chociaż ja chyba w piątek tylko wojownika będę przebierała, tam jakoś w weekend pomyślę nad łowcą i nad paladynem, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra, no on nie jest do zrobienia. I co my tutaj tak naprawdę mamy? No mamy to 13 piętro, gdzie mamy Roberta marketingowca. To jest mag, więc no może jego tutaj popróbujemy dłużej, bo już nawet na swoim wojowniku jestem na 13 piętrze 5 na 10, a tutaj jak sami widzicie jest 7 na 10, więc myślę, że może on byłby do zrobienia. No ale dobra, poczekajcie, Esteros, no tu jest raczej bez podjazdu. Raczej nie ma opcji. Dobra, więc tak. No nie ma możliwości go zrobić. Tutaj tego orszka, nie, orka, przepraszam, na wilczku. On też raczej nie jest do zrobienia, raczej nie ma co tutaj klikać. Okej, więc w sumie no dobra, no to 13 piętro popróbujemy. Powiedzmy tutaj do 2200 niech będzie. Tych grzybków, może tutaj jakaś fajna próba będzie. No to jest mag, to powiem wam, że z tymi magami to różnie bywa. Nieraz niby jest jakby bliska próba, która pokazuje, że wszyscy muszą dać kryty. Dokładnie, a później ktoś nie daje, a i tak level zostaje wbity. Okej, zapisało mi się to, zaraz to sobie oczywiście zobaczymy. No spoko, przynajmniej jakiś progres, +2 tylko punkty życia, 6%.
No rozmontowanko raczej mi to nie jest potrzebne. Fajnie, że tak wyszło, bo myślałem, że już na tym odcinku zupełnie nic nie popchniemy. Dobra, jak to tu wyglądało? No tu kryt za kryt, tutaj krytyk, nawet dwa krytyki udało się Magusiowi wsadzić. No i tutaj Kunegunda kryt, znowu kryt. No i teraz my, krytyk. I mocny krytyk na sam koniec. Zobaczcie, same krytyki i tak naprawdę on tutaj chyba żadnych krytyków nie dawał. Tutaj dał Barbarowi jednego i to od razu go poskładał. I nam dał, bo w sumie tak nie zwróciłem uwagi. Nie, to jest zwykły hit. I to jest zwykły hit, więc on dał tylko jeden krytyk i to Barbarowi, więc no widzicie, próba praktycznie można by powiedzieć idealna. No i udało się, dobra. I teraz mamy Wacława podwykonawcę. No i to jest, tu już się zaczyna tych trzech ostatnich wojowników, czyli 8, 9 i 10. W sensie, no, teraz jest 20 w 13 piętrze przeciwników, ale generalnie ci wojownicy są bardzo, bardzo mocni i bardzo rozstrzeleni jakby od siebie. W tym sensie, że po prostu... jeden jest o wiele silniejszy od poprzedniego, kolejny jest bardziej o wiele silniejszy od poprzedniego, więc jakby ciężko ich tutaj będzie, jak jednego złożymy, no to potem drugi to jest znowu blok na tam dosyć długi okres czasu. No ale tego, no jak widzicie, tam mu z pół HP zbijemy, nie? No to jest walka z wojownikami, więc tu można klikać i liczyć na próbę idealną od naszej Kunegundy chociażby. No i tutaj też w sumie od nas, no bo te odrodzenia też dosyć istotną rolę tutaj odgrywają. No ale dobra, wydaje mi się, że chyba go nie zrobimy. I co? No i tak naprawdę to było chyba na tyle. No sami widzicie, że tutaj za wiele do roboty nie ma. Wszystko jest tak naprawdę przepchane tak, jak być powinno. Teraz jeszcze tego maga kliknęliśmy, to już jest w ogóle max, jaki możemy na ten moment wycisnąć. I co? I wydaje mi się, że przez dłuższy okres czasu tutaj nic nie będzie do zrobienia. Być może po przebraniu coś w tym Esterosie będziemy mogli podziałać. No i jak sami widzieliście, 9 milionów w tornadzie w tym bloku. Tak naprawdę to dosyć dużo, dosyć bardzo to była fajna próba, szkoda, że nie zapisałem, bo mówię, nie wiem ile tam odrodzeń weszło, być może nawet 7 albo 8, więc no taka próba się za często nie zdarza, ale być może te dwa lochy, czyli Esteros i Tornado będą w naszym zasięgu, jak się po prostu przebierzemy. Dobra, co tutaj więcej, kółkiem w sumie mogę zakręcić, bo i tak poczekajcie, co ja tu mam za misję, a ten ugór orków, dobra, to nas nie interesuje. Tutaj sobie możemy zakręcić, bo już tak jak mówię, już levela dzisiaj nie wbijemy. To możemy rozmontować, to możemy wyrzucić. I co tutaj więcej? No Golda, tak jak mówię, odstawiam cały czas. I tutaj możemy te walki porobić i później jawkę to już sobie zrobię, można powiedzieć, na własną rękę samemu. No i okej, jak to tutaj wygląda? No wybieramy sobie najsłabszych na tej arenie i będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj sobie radzimy w walkach. No na razie dosyć nieźle, tu mamy jakiegoś paladyna 328, mamy jakiegoś wojownika, no ledwo, ale wygraliśmy. No nawet dzisiaj, tak to jest, na odcinku ten łowca pokazuje swoje najlepsze, swoje atuty, powiedzmy, swoje najlepsze strony, no ale jak już tutaj przychodzi poza kamerą, off camera tak zwana, no to już nie jest tak kolorowo wcale na nim, ale zobaczcie, no tutaj dosyć dużo wygraliśmy. Jesteśmy na 7 pozycji, więc nieźle, jak w pupilkach. W pupilkach jesteśmy na 3 pozycji, byliśmy na 2, to w sumie ktoś nas musiał ostrzelić, bo ja tutaj, tak jak mówię, po walkach, poczekajcie, ja te walki robiłem już dosyć dawno, już nawet nie wiem, w sensie no dzisiaj rano. Ktoś nas musiał ustrzelić na pewno, bo tej czci mieliśmy więcej i byliśmy na 2 pozycji, teraz jesteśmy na 3, ale to mówię, no niewiele wnosi tak naprawdę do rozgrywki. Tutaj sobie możemy Heraldona nakarmić, bo z tego co widzę nam wypadło jedzonko z koła. Resztę mamy nakarmione na maksa, jeszcze mam tutaj awkę oczywiście. I co, no jeżeli chodzi o pupile, co się zmieniło, no to tyle, że Heraldonem ubiliśmy jedno ruga. Ja w ogóle o tym zapomniałem, już to mogłem zrobić o wiele wcześniej. Natomiast zagapiłem się tak jakby i dopiero go ostatnio ubiłem, złapałem, więc już go mamy. Więc tak naprawdę no już wszystkie ostatnie pety mamy. Teraz sobie tego Heraldona nakarmimy do 200 i potem będziemy lecieć w jednoruga. No a tutaj no to standardowo ostatnie pety do 200, to wiadomo, tak jak to powinno wyglądać. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam dziękuję za odcinek krótszy, bo też nie mam zbytnio czasu, tak jak mówiłem, ale coś tutaj nam się udało wycisnąć, może jeszcze do soboty, do niedzieli byśmy z samej jawki dobili 349 level, dzięki temu właśnie, że dzisiaj pocisnęliśmy ten jeden lock przynajmniej.
i może dzięki temu zawsze te biki będą leciutko tam mocniejsze. Tutaj też mogę je poulepszać, tu mam razy 6 generalnie wszystko. Z tego co widzę, a broń mam razy 8. No jak widzicie, trochę tutaj tego metalu i tych tajemniczych odłamów, czyli tych kryształów mam, ale to już po prostu po przebraniu sobie poulepszam, może na przykład broń razy 10 i tak dalej, to jeszcze zobaczę jak to wyjdzie. Nie chcę po prostu tutaj marnować na ten ekwipunek już nic, bo i tak będzie on wymieniany. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to strzelcie kciuka w górę, zostawcie jakiś komentarz, co tam u was słychać, czy u was tak gorąco jak u mnie, bo jest naprawdę no dzisiaj duszno i ciężko się nagrywa, nie ukrywam, przy tym komputerze, w ogóle ciężko się siedzi. I co więcej, subskrypcję z dzwoneczkiem zostawcie, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.